Dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest powodem radości pracowników i podopiecznych Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grójcu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku grała też dla zakładów opiekuńczo-leczniczych. Napisaliśmy do nich z prośbą o pomoc i otrzymaliśmy dar. 20 łóżek, 20 materacy, 20 szafek przyłóżkowych i podnośnik mobilny, elektryczny oraz 2 materace wysokospecjalistyczne przeciwodleżynowe, zmieniające napięcie, ciśnienie, umożliwiające inne ułożenie, różne ułożenia pacjentów. Także są to bardzo drogie rzeczy i bardzo dla nas cenne. Wszystkie te dary pozwoliły nam na zmianę oblicza naszego odcinka pierwszego oddziału opieki długoterminowej. Łóżka zostały wszystkie wymienione. Pacjentki, gdzie tutaj są najcięższe przypadki, również żywione dietą przemysłową, wszystkie już w tej chwili leżą, można powiedzieć, komfortowo i ich pobyt, no, komfort pobytu jest zupełnie inny niż był. Przekazanie darów odbywało się w sposób tak gładki, tak profesjonalny. Przyjeżdżała firma z łóżkami, przyjeżdżała ekipa montażowa i ekipa, która szkoliła personel. Wszystko się to odbywało w jednym dniu i przede wszystkim wszyscy byli spokojni, zadowoleni, uśmiechnięci. My oczywiście również, ale taki spokój i taka radość, która emanowała od tych ludzi, to naprawdę można sobie tylko życzyć takiej współpracy. Nie było żadnej reklamacji, cały sprzęt był kompletny, także no, jesteśmy przeszczęśliwi. Ja w imieniu wszystkich pacjentek i wszystkich rodzin, tutaj w imieniu rodziców, w imieniu opiekunów prawnych, ale też personelu i swoim własnym chciałam bardzo serdecznie podziękować, bo my w inny sposób nie możemy, jak bardzo nisko ukłonić się Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i przede wszystkim, żeby grali dalej i my bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobili.